Ułóż jednozdaniowe motto, jedną zdaniową mantrę. Pochodzę z Kalisza, dla mnie mieć do wydania 100-200 zł było niewyobrażalne. Możliwość kupienia książki było niewyobrażalne, musiałem kraść tą książkę z księgarni. Pojechania gdzieś na wakacje, niewyobrażalne, ponieważ my wyjeżdżaliśmy na wakacje pod Kalisz do Gołchowa. 8 czy 9 kilometrów do małej dziupli, która pełna była mrówek. To wszystko, co ci opowiadam, to jest spełnienie razy 1000 snów, które ja kiedyś miałem. I to wszystko mam tylko i wyłącznie dzięki sobie, ciężkiej pracy i cały czas cierpliwemu dążeniu przed siebie. Bez tych zasad, które ci daję, bez tych podpowiedzi, bez tej wiedzy, bez tych szkoleń. Bo tego nie było. Gdzieś tam była kaseta Briana Tracy o sprzedaży, gdzieś tam była książka Potęga Podświadomości, gdzieś tam były kasety do relaksacji, koniec. A więc mówię ci tylko po to, żeby pokazać, że w ciężkich warunkach się dało, a teraz to się da 1000 razy prościej. Tylko musisz mieć plan. Swój plan. Po prostu usiąść i ten plan rozpisać. Nawet jeżeli on będzie totalnie kulawy, nawet jak on będzie szkoleniowo popazgrany, ale brak planu ja za każdym razem miałem jeden cel w głowie. W tym przypadku chciałem być najlepszy, w tym przypadku chciałem się super pokazać, w tym przypadku chciałem się nauczyć. Ale raczej przez większość swojego życia w mojej głowie był jeden przekaz. Masz być najlepszy w tym, co robisz. Najlepszy, najlepszy, najlepszy. Nie chodziłem po trupach, nie przepychałem się łokciami, ale kiedy był czas i miejsce i byłem na takiej sali jak ta i ktoś zadawał mi pytanie, kto ma pytania, to ja byłem pierwszy z ręką w górę. Nie odpuszczałem. No to jest norma, bo chciałem być najlepszy. Dla mnie to działało. Co dla ciebie zadziała? Ułóż jednozdaniowe motto, jednozdaniową mantrę.